Więc zaczynamy, mamy kworum. Nie ma pani Marianny jeszcze, pana Dąbrowskiego, pana Wojciecha Harta i pana Olizarowicza, który się usprawiedliwił. Więc mam nadzieję, że reszta dotrze. Zaczynamy, otwieram 28. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać panią dyrektor Szpitala Zachodniego, panią Krystynę Płukis, panią naczelnik Wydziału Oświaty Annę Kowalską. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Dzień dobry. Witam pana starostę Marka Wierzbickiego, witam pana wicestarostę Filipiaka Krzysztofa, witam panią sekretarz, witam panią mecenas. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem obrad w kształcie, który zaproponowaliśmy? Bardzo proszę o wyciągnięcie ręki. Jak ja będę czytał nazwiska. Pani Marianna Banaszek nie dotarła. Pan Dariusz Dąbrowski nie dotarł. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem. Jest pan za przyjęciem porządku obrad, panie Krzysztofie. Witam. Mam sesję. Pani Maria Gałecka-Wolska, czy jest za przyjęciem porządku obrad? Pani Mario. Tak, nie wiem, nie widać mnie, bo ja tutaj tak jak widziałam. Nie, ale to teraz ja bym... Pani Maria Gałecka, czy jest za? Tak, jestem za. Pan Wojciech Hart dotarł, czy jest za? Za. Ja również jestem za. Aleksander Krzemiński? Za, oczywiście. Pan Krzysztof Markowski? Jestem za. Pani Marianna, Murzyna, przepraszam, Olszewska, przepraszam. Jestem za. Pani Zofia Owczarek? Jestem za. Pan Paweł Pietrusek? Jestem za. Pani Danuta Pochłopek. Jestem za. Pan Krzysztof Zamkiewicz. Jestem za. Pani Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Michale, jesteś za, widzę. Bronisław Świdlicki. Bronisławie. Suponuję, za. Okej. Piotr Wiaderny. Jestem za. Dziękuję. Marek Wierzbicki. Jestem za. Pani Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy porządek obrad. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Prezentacja wniosków z sesji Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu. I tu o głos proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Szanowni państwo, na część pytań, które padały podczas sesji bądź na komisjach odpowiedziałem, ale może na niektóre bym powtórzył. Jeżeli chodzi o pytanie z ostatniej sesji, z 29 grudnia, nie ma pan Andrzeja Olizarowicza, ale pytał, co ze skrzyżowaniem ulicy Królewskiej z ulicą Brywinowską. Ja rozmawiałem, tak jak obiecałem na komisji, proszę państwa, rozmawiałem z panem burmistrzem Brywinowa. Wracamy do tematu i myślę, że na sesji za miesiąc w lutym Zarząd Powiatu będzie proponował państwu, aby umieścić w budżecie kwotę 400 tysięcy złotych na współfinansowanie dokumentacji, której celem byłoby przygotowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na tymże skrzyżowaniu, czyli wracamy do tematu, który miał zaistnieć w przyszłym roku, ale nie udało się. Proszę państwa, jeżeli chodzi o teraz dokonanie pewnych korekt w nazewnictwie, w informacji o zmianach do budżetu, tam chodziło dokładnie o to, że czy to dotacja wojewody mazowieckiego, czy też to są pieniądze z Funduszu Rozwoju
przewozów autobusowych, więc to zostało doprecyzowane. Państwo otrzymaliście zapis taki, jaki jest zgodny z umową, którą zarząd podpisał z wojewodą, czyli generalnie ze Skarbem Państwa, który reprezentuje wojewoda, a oczywiście dotacja jest z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i to zostało uwzględnione. Proszę Państwa, było jeszcze pytanie od Pani Marzeny Olszewskiej odnośnie sytuacji w DPS-ie, wynagrodzeń, nagród dla personelu. Ja udzieliłem tej informacji telefonicznej. Natomiast jeszcze było około trzech zapytań dotyczących Szpitala Zachodniego i taka najbardziej, jeżeli chodzi o wagę, o ważność, sprawa wynagrodzeń dla pracowników SOR-u. Po komisji poniedziałkowej ja przekazałem Państwu taką informację, ale też poprosiłem, aby była z nami pani dyrektor Płukis i myślę, jakby taką informację przekazała z pierwszej ręki, jak również gdyby były inne pytania z zakresu szpitala, tak żeby pani dyrektor nie trzymać do spraw różnych, to myślę, że moglibyśmy to w tej chwili załatwić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. O głos proszę panią dyrektor szpitala. Proszę państwa, dziękuję za możliwość wyjaśnienia sprawy, która trochę, bym powiedziała, zaskoczyła wielu z nas, a mianowicie skierowania tematu wynagrodzeń do Facebooka czy na Facebooku, wynagrodzeń dotyczących ratowników i pielęgniarek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nie będę komentowała tego tekstu, treści tego samego zapisu, ale sam fakt, że taką drogą ktoś próbował rozmawiać ze mną czy z dyrekcją, no uważam za co najmniej niestosowne i świadczące o chęci zaistnienia w mediach społecznościowych, co nie sprzyja rozwiązywaniu problemu. Z przykrością stwierdzam, że żaden z pracowników SOR-u, poza oczywiście kierownictwem, nie przyszedł do mnie sprawy wyjaśnić, zapytać. Drzwi są zawsze otwarte i wiedzą o tym doskonale. Odbyłam w związku z tą treścią na Facebooku spotkanie z mojej inicjatywy 14 stycznia z zespołem zainteresowanym rozmową z dyrekcją na temat właśnie treści. Pojawiło się chyba bodajże 8 czy 9 osób. Zaprosiłam ordynatora i koordynatora ratowników i pielęgniarek, aby byli obecni przy tym i też mogli wytłumaczyć sprawę przekazywania informacji od dyrektora do swoich podwładnych. Byli bardzo wszyscy w sumie rozczarowani, że to wyszło na światło dzienne. Żaden z nich nie przyznawał się do tego, że jest autorem, ale sami jakby no poczuli się źle z tym faktem. Ja wyjaśniłam jeszcze raz powody, dla których cofnięty dodatek został przeze mnie. Na samym początku powiedziałam i przypomniałam wszystkim, że dodatek uznaniowy przydziela tylko i wyłącznie dyrektor szpitala. Jest to dodatek czasowy, który w każdej chwili może być cofnięty i o tym doskonale personel wie od lat. Został on przyznany wcześniej przeze mnie dlatego, że od marca, jak Państwo wiecie, covidowa pandemia trwała i z tego tytułu SOR nie otrzymywał żadnych dodatkowych środków ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, chcąc docenić czy w jakikolwiek sposób uznać tą pracę. Przyznałam dodatki w wysokości 400 zł miesięcznie. Natomiast od 20 października, jak Państwo wiecie, pracownicy medyczni, którzy mieli dostęp i mają dostęp bezpośrednio i sprawują opiekę nad pacjentem zakażonym bądź podejrzanym o zakażenie, otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe środki. W październiku była to kwota 50% wartości wynagrodzenia miesięcznego, ale od listopada już 100% wynagrodzenia miesięcznego, nie więcej niż 15 tysięcy.
Wynagrodzenie liczone jest ze wszystkich pozycji, jaką dostaje pracownik, pracując nie tylko na etacie, ale pracując również i na dyżurach w ramach kontraktu, a więc są to dosyć pokaźne sumy. Narodowy Fundusz Zdrowia jakby docenił personel medyczny, również SOR w taki sposób, że wydzielił specjalnie umowę dla pracowników SOR-u po to, żeby przyspieszyć i dać pracownikom wcześniej pieniądze, czyli wypłatę tego świadczenia dodatkowego. Ja może się jeszcze odniosę w sprawie terminu. Dlatego ja właśnie cofnęłam te dodatki, bo uznałam, że skoro Narodowy Fundusz Zdrowia znalazł środki własne na to, żeby docenić pracę tych ludzi, to nie widziałam uzasadnienia, aby te dodatki utrzymywać nadal. Co zostało oczywiście przekazane przełożonym bezpośrednim, tak aby przekazali wszystkim innym pracownikom. Czyli uważam, że moja decyzja była słuszna. Staram się to wyjaśnić, wytłumaczyć. Pracownicy uznali to wyjaśnienie, że istotnie dodatki przyznaje dyrektor w ramach uznania i jest to dodatek czasowy i co do tego nie mieli żadnych wątpliwości. Oni zgłosili jeszcze problem jakby opóźnienia w wypłacie tego dodatku pieniężnego, ale musiałabym Państwu wyjaśnić ogromną zawiłość ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, która we wszystkich szpitalach powstała w interpretacji zapisów. Wszyscy dyrektorzy szpitali od października poprzez listopad i grudzień zdobywali interpretacje od ministerstwa i od Narodowego Funduszu Zdrowia, nieco odmienne, bardzo trudne do podjęcia decyzji, czy wszyscy pracownicy, nawet ci, którzy nie dotknęli pacjenta covidowego, powinni ubiegać się o takie świadczenia, czy też nie. No, sam Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo miało nieco odmienne stanowiska, dlatego pewne kwestie były z opóźnieniem przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli ostateczny wykaz. No, mogłabym tutaj o zawiłości jeszcze wielu innych zawiłościach powiedzieć. Jak Państwo wiecie, pracownicy nie wszyscy dają w terminie swoje faktury, nie wszystkie w terminy są zatwierdzane, są błędne, służby muszą to sprawdzić. Należało odjąć każdemu z tej kwoty nieobecności, kadry muszą to wyliczyć, a też chcę powiedzieć, że zarówno w grudniu, jak i w styczniu 70% personelu, płac i kadr leżało w łóżkach na chorych na COVID bądź też kwarantannie. Więc są sytuacje bardzo obiektywne. Staram się to tłumaczyć ludziom, że nie tylko oni chorują, nie tylko pacjenci, ale personel również, ten administracyjny, a jak Państwo wiedzą, nie ma go dużo, bo w kadrach są trzech pracowników tak naprawdę, w płacach są dwie osoby, które się tym zajmują, a pracowników do wypłaty jest 900 osób, więc proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ogrom pracy. Myślę, że przyjęli do wiadomości to wyjaśnienie. Za październik już dawno zostały wypłacone pieniądze, za listopad Szpitalny Oddział Ratunkowy również otrzymał pieniądze. W tej chwili na ukończeniu są listy za listopad dla pozostałych pracowników, więc Narodowy Fundusz Zdrowia prosił, żeby te listy za listopad już poszły, natomiast za grudzień pójdą lada dzień. Prosili, aby do 10 lutego te listy zostały przekazane. My przekażemy zaraz na początku przyszłego tygodnia listy za grudzień kompletne dla 900 prawie że osób. To jest bardzo duża praca. Nikt się tej pracy nie spodziewał, że zostaniemy tym obciążeni. Ja nie mam dodatkowych pracowników, siedzą po godzinach, siedzą w sobotę, zdalnie pracują. Robimy co możemy. Ja wiem, że danie pieniądza zawsze jest przyjemne. Rzadko kiedy się usłyszy słowo dziękuję, gorzej jeżeli się odbiera. Ale po to jest się dyrektorem, że trzeba nie tylko takie rzeczy przełknąć. Gorzkie czasami. Było mi bardzo przykro, że Szpitalny Oddział Ratunkowy, który jest takim oczkiem w głowie dyrektora, no w taki sposób się zachował. Im też było bardzo przykro, przeprosili. Ja mam nadzieję, że sprawa została wyjaśniona i że podobne sytuacje nie będą miały miejsca. Był to incydentalny wypadek ponoć jednej osoby, która sobie pozwoliła na taki zapis i treść. Bardzo bolesno. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, jestem do dyspozycji Państwa.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Przed pytaniami do pani dyrektor jeszcze chciałbym zapytać, czy do pana starosty ktoś ma pytania? Nie widzę. W takim razie pan, zgodnie z tym, co pan starosta wnioskował, żebyśmy nie trzymali panią dyrektor za długo, proszę o pytania do pani dyrektor. I zgłosiła się pierwsza pani Małgosia Zacny. Bardzo proszę. Ja wprawdzie, dzień dobry pani dyrektor, troszkę w innym temacie, aczkolwiek te wyjaśnienia mnie osobiście satysfakcjonują, ale mam pytanie takie techniczne co do zapisów na szczepienia, ponieważ doszły do mnie takie słuchy, moi wyborcy do mnie dzwonili, że będąc w szpitalu, czekając na przyjęcie przy tych okienkach do lekarzy, widzieli takie zdarzenie, że przyszła osoba starsza przy balkoniku. I w tym okienku, które przyjmuje do szczepień, czyli to jest to informacja zazwyczaj, ta osoba doszła i usłyszała od pani, która siedzi w tym okienku, że zapisów nie ma, proszę przyjść wtedy, kiedy będą kolejne. I ja mam takie pytanie, czy nie można tych starszych osób zapisywać na listy? Wszyscy niech się zgłoszą, ci, którzy chcą być zapisani, oczywiście w ramach danego wieku, tak, przedziału wiekowego, czyli powiedzmy tam 80 plus czy 70 plus i dopiero wtedy będzie rozdział tych osób, kiedy będą kolejne szczepionki, czyli powiedzmy najpierw jest 30 osób przyjętych, jest później przerwa, no bo nie ma szczepionek, ale te osoby już w kolejce są zapisane i wtedy tylko informacja, proszę się stawić tego i tego dnia na szczepienie. A nie te osoby muszą kolejny raz przychodzić. Nie wszyscy mają dzieci, tak, kogoś, kto może za nich przyjść. Więc tych najbardziej poszkodowanych i najbardziej chorych, żeby oni mogli się wpisać na te kolejki szybciej. Może bardzo za wiele to wytłumaczyłam, ale no szkoda tych osób, żeby przychodziły no po kilka razy i odbijały się od okienka. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę, pani dyrektor, co chciałaby odpowiedzieć. Ja chciałam państwu przypomnieć, że ja nie mogę prowadzić kolejki w sposób dowolny, czyli tak, jakbym sama chciała to zrobić. Ja zgodnie z zaleceniem ministra zdrowia muszę dokonywać zapisów seniorów 80 plus, a dzisiaj i 70 plus, tak jak mi to zalecenie każe, a więc tylko i wyłącznie mogłam to robić do 31 marca 2021 roku, czyli zapisy tylko do tego terminu. Niezależnie od tego system ministerialny wykonał pewien podział w systemie własnym na tak zwane grafiki wewnętrzne i na grafiki zewnętrzne, niezależne od szpitala. Jak tylko nastąpił dzień, kiedy należało zapisywać seniorów 80 plus, automatycznie Narodowy Fundusz Zdrowia zablokował niemalże wszystkie miejsca w grafiku zewnętrznym, a więc osoby, które Narodowy Fundusz Zdrowia miał w systemie w bazie 80-latków. I to nie zawsze ludzie, którzy mieszkają, są mieszkańcami powiatu grodziskiego. Również zapisane były osoby spoza powiatu, z województwa, jak czasami państwo zauważyliście, nawet i z innych zupełnie miast poza Mazowsza. Natomiast nasz grafik, które my mieliśmy wewnętrzne i możliwość wpisywania naszych tutaj 80-latków, którzy do nas przyszli, proszę państwa, byli zapisywani w liczbie 210 tygodniowo, bo jako szpital węzłowy ty
tyle dostawaliśmy szczepionek i tyle mogliśmy w ogóle tygodniowo zapisać. Z tego mieliśmy 30 szczepionek czy 32 szczepionki dla naszych tutaj 80-latków, a 10-12 zabierał nam system NFZ-owski, czyli tak zwane zewnętrzne grafiki. To jest bardzo zawiłe trochę dla Państwa, ale ja również miałam ograniczoną możliwość zapisywania 80+. Mało tego, za parę dni rozpoczęły się zapisy 70+. Więc powstał trochę jakby nie tyle bałagan, ale bardzo duża grupa w systemie 70-latków nagle zaczęła się pojawiać w systemie, na którego my nie mieliśmy wpływu. I wszystkie osoby, które docierały do nas osobiście, były zapisywane tak długo, aż wyczerpaliśmy ten termin 31 marca 2001 roku. My już nie możemy zapisywać w systemie pacjentów czy obywateli w tym wieku 80+ i 70+, bo taki mam zakaz. Pani mnie pyta o to, czy w związku z tym, tak się domyślam, ja nie mogłabym mimo wszystko dalej ich zapisywać, nie wiem tylko w czym, bo w systemie mi nie wolno, mogłabym zapisywać na kartce papieru, pobierać telefony i nie obiecując niczego, bo nie wiem później, jakie zalecenie będzie ze strony NFZ-u i tego systemu. Czy już wejdą 60-latkowie, czy w ogóle będą szczepionki? Nadzieja osób, która przychodzi do nas, jest ogromna. Im się wydaje, że jeżeli się zapisują, to lada moment od razu dostaną terminy szczepień. Proszę Państwa, powiem, teraz odwrócę sytuację. Dzisiaj na przykład nie pojawiło się 12 mieszkańców Grodziska na szczepienie 80+, mimo że dwukrotnie żeśmy wydzwaniali i dawali SMS-y. Ja teraz zostaję ze szczepionkami i na siłę łapiemy ludzi, tak? 70+, czy z grupy zero, co mogę czynić? To nie, także odwrotnie też mamy problem, jak ci ludzie nam nie dają pewności, że na pewno dotrą. Oczywiście pojawiły się teraz nowe regulacje, polegające na tym, że to my mamy do osób niepełnosprawnych jeździć i w tym jesteśmy w trakcie organizacji punktu mobilnego wyjazdowego do pacjenta. I dzisiaj już takich 4 pacjentów domowników odwiedziliśmy i proszę Państwa, kolejny problem. Okazuje się, że ten obywatel, 90 niemalże mieszkaniec, jest samotny, z Alzheimerem czasami ma przebłysk i on jest sam. Lekarze się boją tam być, bo mogą być oskarżeni przez rodzinę o kradzież, o brak, nie wiem czego. Ale proszę Państwa, jest tyle problemów do rozwiązania, jadąc do takiego mieszkańca, który jest samotny, o którym my nie wiemy, że jest samotny, a więc teraz już wiemy, że musimy zadawać kolejne pytania. Ten człowiek musi się okazać orzeczeniem lekarskim, że on jest niepełnosprawny, żebyśmy my mogli do niego dojechać. No wiele rzeczy się dzieje i proszę nam też trochę dać czasu, żeby się zorganizować, bo przepisy powstają każdego dnia, my się ich uczymy i staramy się i będziemy się starać do tych ludzi dotrzeć. Ja się bardzo cieszę, że NFZ dzisiaj podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na zespół mobilny, dojazdowy, bo za pieniążki, które do tej pory były, no nikt nie chciał jechać, proszę Państwa. Od jednego pacjenta czy jednego mieszkańca mieliśmy otrzymywać tylko 90 zł. To miał jechać lekarz, to miał jechać pielęgniarka, kierowca i karetka. Więc proszę Państwa, za 90 zł no nikt mi nie pojedzie. No i Państwo muszą o tym wiedzieć, że to jest problem, bo do mieszkania trzeba dotrzeć, trzeba 15 minut po zaszczepieniu z tym obywatelem być, bo różnie może się cokolwiek zadziać. To jest odpowiedzialność lekarza i podzielić te pieniążki na to, żeby ten czas dotarcia i bycia z tym pacjentem usatysfakcjonował ten zespół w wolnych godzinach od pracy jest bardzo trudny. Ale cieszymy się, że Narodowy Fundusz Zdrowia podniósł tą stawkę. Od 1 lutego będzie to stawka 140 zł, więc może ja już więcej chętnych będę miała. Albo będzie podwykonawca, który się do nas zgłosił,
dzięki tutaj uprzejmości pana Wójcika, zechce za taką kwotę tym razem no, przejąć tą funkcję mobilnego punktu. Pracujemy nad tym, ale jeszcze wrócę do propozycji pani. No, czy nie byłoby dobrze zapisywać? Chcę powiedzieć o inicjatywie pana burmistrza i pana starosty, który no, tutaj wspólnie działają, żeby otworzyć w niedalekiej przyszłości punkt szczepień w Mediatece, ale niezależnie od tego zorganizowali już punkty i dalej będą organizować w świetlicach. I my się spotkamy po raz kolejny z panią Grabowską, z panem burmistrzem, z panem starostą, żeby ogarnąć tych ludzi w tych blisko miast, blisko miejsca zamieszkania, tam gdzie są te świetlice, żeby one mogły im pomóc i się zapisywać. Ale pytanie znowu, do czego? Do systemu czy na kartce? A potem to wszystko trzeba będzie wklepywać. I znowu, ktoś powie, że ja się zapisałem pierwszego, a inna osoba się wpisała dziesiątego. Proszę państwa, to nie są proste sprawy. Ja dzisiaj mogę tylko odsyłać i odsyłam na stronę szpitala do informacji, którą podaje Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, jak dzisiaj może każdy obywatel 80 plus i 70 plus się zapisać, dla którego już zabrakło miejsca, jeżeli chodzi o terminy szczepień. A mianowicie mają dwie możliwości dzisiaj, czyli mogą zadzwonić na numer telefonu, mogą na infolinię, do systemu się zalogować pacjent.gov.pl, tak, przez portal taki, albo na infolinię pod numer 989 zadzwonić. I tam, jak się dodzwonicie, co wiem, że jest trudne, to macie uzyskać odpowiedź, kiedy będziecie terminie, będziecie szczepieni. Więc ja już nie mogę wziąć tego na siebie, tak? Bo nie wiem, co zaproponować mam. Ja jestem przyblokowana terminem do 31 marca. A więc zachęcajcie państwo wszystkich, informujcie do tego, żeby jednak podejmowali próbę dzwonienia na 989 lub przez portal pacjent.gov.pl próbowali się jakiekolwiek zapisać, bo tam osoby po tamtej stronie mają odezwać się i coś później zaproponować. Więc jest jakieś rozwiązanie, z którego każdy może skorzystać na dzień dzisiejszy. Pani dyrektor, w ubiegły piątek... Dziękuję bardzo. Pani Małgosiu, nie udzieliłem jeszcze pani głosu. Przepraszam. Musimy zachować jakiś porządek na sesji online. Okay. Chciałbym przypomnieć, proszę państwa, że obrady są nagrywane i transmitowane. I teraz udzielam pani powtórnie głosu, pani Małgosiu. Dziękuję. Chciałam pani dyrektor powiedzieć, jak bardzo trudno jest zadzwonić na ten, dodzwonić się na ten numer 989. W ubiegły piątek dzwoniłam cały dzień i nie dodzwoniłam się, po prostu wyrzucało mnie z systemu. Więc tym bardziej te starsze osoby w ogóle nie będą miały możliwości, jeżeli są same. No ale mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Dziękuję pani za wyjaśnienie. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan Piotr Wiaderny zgłaszał się, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, że pani pojawiła się, żeby powiedzieć kilka słów o tych dodatkach i dziękuję za to wyjaśnienie. Dziękuję. Na pewno nie jest dobrze, że pojawił się taki post i że nasz szpital w bardzo negatywnym świetle pojawił się na wszystkich, na wielu portalach tak społecznościowych, bo na pewno zyskał dzięki temu sławę, złą sławę niestety. Natomiast no, cieszę się, że udało się to z pracownikami wyjaśnić i że mam nadzieję, ten temat już został zamknięty. Natomiast mam kilka pytań też dotyczących między innymi szczepionek. To znaczy jakiś czas temu pytałem, ale gdy pani mogła odświeżyć naszą wiedzę, czy coś się zmieniło w zakresie szczepień personelu medycznego w szpitalu. W materiale, który dostaliśmy od pana starosty, była informacja też o tym, że aż 380 pracowników szpitala już przechorowało COVID. I teraz pytanie, czy jeżeli połączymy ilość wyszczepionych osób, tak, z ilością osób, które to przechorowały, to czy jest szansa na to, że nasz szpital zacznie nareszcie, znaczy zacznie bardziej normalnie funkcjonować, tak, że wróci większa normalność. Kolejne pytanie mam o SOR, tak? Czy jak teraz wygląda sytuacja na SOR-ze, tak? Czy tam cały czas jest niestety tak źle, jak
bywało. I ostatnie pytanie o Pani doświadczenie, być może ma Pani wiedzę, tak? Cały czas czekamy na nowe transporty szczepionek, dlatego też są ograniczone pule, tak, do 31 marca. Natomiast co jeżeli się pojawią nowe szczepionki, tak? Bo cały czas mamy sygnały od tych koncernów międzynarodowych, że przyjedzie w końcu jakiś transport szczepionek, powiedzmy, że do końca kwartału ma być ich 3 miliony. Jeżeli się pojawią nowe szczepionki w systemie, to znaczy, że u Państwa też coś się odblokuje i kolejne osoby będziecie mogli zaprosić do siebie? Czy na to nie ma jeszcze? Nie macie jeszcze wiedzy, jak to będzie rozwiązane? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pani Dyrektor zechciałaby odpowiedzieć? Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o personel, który został zdziesiątkowany przez COVID bądź też przez obowiązkową kwarantannę, to jest i tak mało wskazane, bo to są tylko etatowi pracownicy. Natomiast oprócz tych etatowych również trochę poległo pracowników kontraktowych. Ale odniosłam się do etatowych, bo to jest stała baza. Nie ma tutaj związku, bym powiedziała, między tymi zachorowaniami a szczepieniami. Dużego związku nie ma, bo jak pan wie, szczepionka, pierwsza dawka tak naprawdę nie daje nam gwarancji, że nie będziemy chorzy, tylko daje pewien procent tej gwarancji, że no, po pierwsze psychiczny, że jesteśmy po pierwszej dawce, a tylko gdzieś, tak jak mówią nasi eksperci, to jest taka ochrona od 20 do być może 40%. Nie będę się tutaj wysilała nad efektem szczepionki pierwszej dawki, ale psychicznie na pewno to pomaga. Obserwujemy przede wszystkim zdarzenia niepożądane po szczepieniach, bo one nas interesują żywo, jak się zachowują pracownicy. I chcę panu powiedzieć, że gro osób nie przychodzi na drugi dzień do pracy, bo albo ma gorączkę, ma dreszcze, bóle głowy i musi to przejść. I taki dzień, dwa czasami też są nieobecni w pracy. Ale potem przechodzi, jak ręką odjął, także jest wszystko w porządku. No ale też to trochę zaburza. Więc tutaj tej korelacji raczej nie widzę. Chciałabym, żeby szkoły rozpoczęły pracę, żeby matki wróciły i nie musiały się opiekować małymi dziećmi, bo to też zaburza. Ich nieobecność jest dosyć spora, bo tutaj jest dużo kobiet, więc o tym też nie pisałam i nie mówiłam. Ale póki co Państwo powinni zwrócić uwagę na jedną rzecz, że szpital w całym tym okresie pandemii, tej ciężkiej pracy w ograniczonym składzie personelu wykonał ponad 90% kontraktów i ryczałtu. I myślę, że to przede wszystkim jest dużym wskaźnikiem ogromnego wysiłku wszystkich nas, ryzyka, którego żeśmy podejmowali. Być może właśnie to ryzyko też wywoływało straty w personelu, ograniczenia ich dostępności, ale uważam, że im się należy podziękowanie za to, że nie schowali się za COVID-em, tylko przyjmowaliśmy pacjentów po to, żeby no, jak najwięcej skorzystało z usług naszego szpitala, bo jak wiemy, dużo osób cierpiało i cierpi, a być może i nie dożyło z powodu ciężkiej choroby i niedostania się do szpitala, bądź też strachu przed tym szpitalem. Więc bardzo bym prosiła zauważyć ten fakt, bo widzą to w NFZ-cie, widzą to w ministerstwie, więc tutaj załoga naprawdę stanęła na wysokości zadania. Trzecie pytanie, rozumiem, że dotyczyło szczepionek i co by było, co będzie, jeżeli nagle dostaniemy dobrą informację. Otóż proszę Państwa, na pewno już wiecie, że pan burmistrz z panem starostą tutaj zainicjowali fantastyczną sprawę, a mianowicie burmistrz oddał mediotekę do dyspozycji naszej, czyli szpitalowi, po to, aby zorganizować wyjątkowy punkt szczepień dodatkowy. I organizacja tego punktu jest w toku. Prace są bardzo zaawansowane. Ja dziękuję wszystkim pracownikom mediateki, panu burmistrzowi, panu staroście, którzy naprawdę, tutaj pani Grabowskiej, wszystkim służbom, którzy no, robią cuda i to pięknie wszystko wygląda, idzie to bardzo sprawnie. Nasze służby, sanepid, pani dyrektor również sanepidu się włączyła w to. Moje służby robią swoje, czyli będziemy kupować i już kupujemy odpowiedni sprzęt. Zaopatrujemy się w sprzęt jednorazowego użytku. Jesteśmy grupą już zorganizowaną, mamy cykliczne spotkania. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to za 2 tygodnie możemy odpalić bardzo dobry punkt szczepień oczywiście szpitala zachodniego.
To jest jakby wypustka naszego punktu szczepień. Chcę powiedzieć, że otrzymałam zgodę pana wojewody. Jesteśmy zarejestrowanym punktem szczepień. To się udało, to jest bardzo ważne. I drugi sukces polega na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia również skłonił się do kolejnego punktu i to tak dużego. Będzie wizytował nas, jak tylko go wyposażymy, a więc za 2 tygodnie się ich spodziewamy. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że co z tego, że będziemy mieć punkt, jak nie będzie czym opłacić ludzi, którzy mieliby to wykonywać. A Narodowy Fundusz Zdrowia, jak wiecie państwo, jest płatnikiem za te szczepienia, no bo koszty oczywiście ponosimy z tego tytułu. I chcę powiedzieć, że jeżeli to się uda, to możemy szczepić wówczas około 2,5 do 3 tysiąca mieszkańców tygodniowo. A więc jest to bardzo fajna sprawa. Może być jeszcze więcej, jeżeli wydłużymy czas pracy tego punktu. Ja chciałabym, żebyście państwo cały czas pamiętali o tym, że to jest naprawdę dobra wola i piękna inicjatywa pana burmistrza i z udziałem pana starosty. My tylko chcemy jako szpital pomagać i to robimy. I myślę, że mieszkańcy naprawdę będą zadowoleni, bo logistycznie będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Tam będzie sztab ludzi zatrudnionych, będzie 5 gabinetów lekarskich, 4 szczepień, będzie cała rejestracja, będą te właśnie świetlice również wykorzystywane do pomocy, aby tutaj wspierać i pomagać mieszkańcom. Proszę trochę cierpliwości, bo i tak do 31 marca na ten moment nic więcej nie zrobimy, ale tu się dużo dzieje i proszę się nie martwić. Bardziej bym się tylko o jedno martwiła, żeby te cholerne szczepionki po prostu przyjechały do Polski. To tylko o SOR bym jeszcze poprosił, jeśli można. O co? O sytuację na SOR. Jeżeli chodzi o SOR, to mamy większy problem. W zasadzie pomalutku wracają już ratownicy i pielęgniarki ze zwolnień lekarskich. Zresztą środki, które z tego tytułu no, w części jestem w stanie odzyskać. ZUS-owskie przekazałam na premię dla tych, którzy w ograniczonym składzie pracują, a więc również dostali zastrzyk parę dni temu. Taką decyzję podjęłam. Powiem tak, że również i pacjentów jest mniej na SOR-ze. O tym też trzeba pamiętać, że już covidowych pacjentów mamy mniej niż było, więc troszeczkę tego obciążenia jest, myślę, o 1/4 mniej. No ale mamy mniejszy skład, bo są na zwolnieniach lekarskich, więc to też trzeba zauważyć. Natomiast największym problemem dla mnie stają się lekarze, dlatego że straciliśmy bardzo dobrego, cennego lekarza, doktora Dziunikowskiego, który zmarł w bardzo ciężkim stanie, chorował na COVID w szpitalu na ulicy Wołockiej. Pożegnaliśmy go niedawno, a więc duże osłabienie. Również kolejna pani doktor ratownictwa medycznego ciężko nam zachorowała i w związku z tym no, będziemy osłabieni. Mamy 3 lekarzy. Z tego tylko jeden w pełnym wymiarze, doktor Janicki. Pozostali, czyli doktor Rejnin i doktor... Doktor Rejnin również jest na całym etacie. No i trzeci, który jest 2 razy w tygodniu. Ale proszę sobie wyobrazić, że trzeba opanować 30 dyżurów w miesiącu, więc to jest po prostu bardzo ciężki moment dla naszych lekarzy. Nikt z oddziałów, żadnych lekarz nie chce wspierać szpitala ratunkowego, bo wszyscy się boją tego oddziału. To jest odpowiedzialność duża. Przy braku miejsc w oddziale wewnętrznym, bo ciągle Żyrardów się zamyka, OIOM zamknięty, wewnętrzny zamknięty, kardiologia zamknięta, to wszystko przyjeżdża do nas. Więc SOR, jak nie ma miejsca, to musi trzymać pacjentów 2-3-4 dni u siebie, a więc rozpoczyna tam leczenie. To, proszę państwa, jest bardzo trudny temat. Na SOR-ze nie chcą pracować i nie chodzi o pieniądze. Lekarze mówią, nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, dajcie nam ludzi. No taka jest rzeczywistość. To jest pierwszy ogień i dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć, że pieniądze nie wszystko załatwiają, w każdym razie nie u wszystkich. To są ludzie, którzy są bardzo zaangażowani, szczególnie doktor Janicki, doktor Rejnin również i daj Boże, żeby nie odeszli. Nie ma chętnych, po prostu nie ma. Niektórym się bardziej opłaca w pogotowiu pracować, bo dzisiaj teraz pogotowie jest wezwane, trochę odsapnie, jest jakaś przerwa,
tutaj jest non-stop praca, mało tego, jak jest jeden lekarz, to on się musi przebrać dla zakażonego, potem przejść do strefy czystej. Pomagają oczywiście chirurdzy, neurolodzy, ortopedzi dla tych pacjentów właśnie, którzy mają tego typu schorzenia, ale jak Państwo wiecie, najpierw musi zobaczyć i dotknąć i zalecenia dać lekarz ratownictwa medycznego. Taka jest procedura i tak to musi być. Tylko pacjent, który jest z zawałem bądź też z udarem, automatycznie jest wprowadzony krótką ścieżką, a udarów, proszę Państwa, mamy bardzo dużo, 24 godziny, kilkanaście udarów potrafimy czasami mieć w ciągu doby. Państwo sobie nie wyobrażacie, jaki to jest ciężar pracy. Nie wyobrażacie sobie. Dziękuję Pani Dyrektor. Zgłasza się Pani Maria Wolska-Gałęcka. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja bym chciała wrócić do tematu szczepionek. Tak. W jaki sposób Państwo sobie radzą ze szczepionkami, które czekały na osoby, które nie przyszły na szczepienie, a były zapisane? Proszę Państwa, z grupy zero, czyli grupy medyków, którzy się zgłosili tutaj z terenów, czyli farmaceuci, stomatolodzy, którzy również nie wszyscy mogli tą szczepionkę uzyskać, ponieważ jak Państwo wiecie, do 15 stycznia mogli się zapisywać i też mieli taką barierę postawioną, to zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia w pierwszej kolejności te osoby są szczepione jako rezerwa. Jako rezerwę cały czas ich trzymamy na stand-by'u, tak żeby oni mogli być dostępni. No nie zmarnujemy ani jednej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? Bardzo proszę, pan radny Dąbrowski zgłasza się. Dzień dobry. Dziękuję Panie Przewodniczący. Mamy takie pytanie. Od 8 stycznia funkcjonuje elektroniczny dokument e-skierowanie. Chciałbym się zapytać, jak wygląda proces realizacji od strony szpitala? Czy napotkaliście Państwo trudności? I mam jeszcze drugie pytanie. Dostaliśmy korespondencję elektroniczną związaną z centralizacją szpitali. I jakie ma Pani zdanie na ten temat, czy stanowisko, i jakie jest stanowisko w tej sprawie zarządu powiatu? Dziękuję. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, to e-skierowania już zadziałały w tamtym roku, tak samo jak i e-recepty, więc tutaj jeżeli mogłyby być jakiś pojedynczy przypadek lekarza, który jest nowy i się uczy tego e-skierowania, to myślę, że to jest taki przypadek. My przypominamy, niedaleko jak dwa dni temu poszedł komunikat przypominający wszystkim lekarzom o stosowaniu e-skierowań. No to jest proces, który no niektórym trzeba przypomnieć. Jak Państwo wiecie, głównie dotyczy to lekarzy starszej generacji, którzy mają problem w operowaniu w systemie elektronicznym, ale raczej nie widzimy i nie mam tutaj informacji negatywnych. Raz tylko system się zawiesił, ale to po tamtej stronie. Teraz jest już wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o dokument, który został skierowany przez pana starostę, bo sam go otrzymał, dotyczy jakby projektu czy założeń centralizacji szpitali, powiem tak, że no jest to rzecz, która wymaga na pewno przeanalizowania, bo ja nie znam do końca założeń, nie znam szczegółów. A jak Państwo wiecie, w tych szczegółach zawsze tkwi albo dobro, albo zło. I nie mam tak do końca zdania, aczkolwiek centralizacja w jednej części to jest dobre rozwiązanie, a w drugiej jest koszmarem. I dlatego bym powiedziała dzisiaj 50-50. Dzisiaj, na tym etapie. Tak jest moje zdanie. Za 50-50 przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jeszcze takie pytanie do pana starosty. Jakie ma zdanie czy stanowisko? Widzę, że jest. Dziękuję. Proszę Państwa, ja przekazałem Państwu przez Biuro Rady ten dokument, który świeżo otrzymaliśmy. Ten dokument właściwie mówi tylko o tym, że zostało powołane zespół przez pana ministra. Natomiast Związek Powiatów Polskich tutaj już od razu zajął jakieś stanowisko. Ja przekazałem to Państwu po to, żebyśmy do dyskusji na ten temat ewentualnie przystąpili najwcześniej na Komisji Polityki Społecznej w miesiącu
lutym. Także ja powiem szczerze, że ja tego dokumentu jeszcze w szczegółach, tylko fragmenty, nie zgłębiłem. Także myślę, że to jest za wcześnie, żeby o tym mówić. A skoro jestem przy głosie, to w związku z tym, że pani dyrektor tu skierowała takie, powiedział, pod adresem samorządu gminnego, powiatowego ciepłe słowa, chciałem powiedzieć, że no, oferta pana burmistrza, a podkreślić chciałbym duże znaczenie, że szpital z tej oferty skorzystał, że pomimo tych kłopotów kadrowych, które ma, z tej oferty skorzystał, włączył się i właściwie no, bez szpitala ten punkt by nie powstał. Tak? I tutaj chciałem w imieniu swoim i zarządu, co najmniej pani dyrektor, podziękować. Natomiast co do mocy przerobowych, jeżeli chodzi o zaszczepienie, to proszę państwa, mam tu taką informację też od pani dyrektor z dnia wczorajszego. Na dzień wczorajszy Szpital Zachodni wykonał ponad 2,5 tysiąca szczepień. Gdybyśmy tą liczbę pomnożyli przez ilość szpitali węzłowych, czyli 500, proszę państwa, to uzyskamy 1 250 000 w skali kraju. Natomiast informacja na dzień wczorajszy, że w skali kraju zostało zaszczepionych 900 tysięcy, czyli Szpital Grodzicki w stosunku do innych szpitali rzędu 30-40% średnio oczywiście, bo to też tak się nie da porównać, są różne szpitale węzłowe, one nie są identyczne, jeżeli chodzi o wielkościowo i moce przerobowych, ale tutaj jesteśmy też, myślę, no, istotnym kołem napędowym w skali no, proporcjonalnie kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się pani Zofia Owczarek. Bardzo proszę, oddaję głos. No chwilę trwa, ponieważ nie włączyłam się. Pani dyrektor, bardzo proszę, ja od siebie bardzo proszę, by pani naszych pytań nie odbierała jako egzaminu, jaki prowadzimy w związku z trudną sytuacją pandemiczną. Wszystkie zakłady pracy muszą zmagać się z ogromnymi ograniczeniami, utrudnieniami. Pani zakład pracy jest szczególnie ważnym na terenie naszego powiatu. Ja będąc wielokrotnie pacjentką czy klientką tego zakładu, nie doświadczyłam nigdy tych niewygód, które gdzieś w pytaniach są jakby ukryte. Jestem pełna uznania dla pracowników szpitala, że pomimo no właśnie tych utrudnień, ta praca jest prowadzona, pacjenci są zaopiekowani, jest nas dużo, to widać każdego dnia w tym holu głównym, gdzie stoimy przed rejestracją, ale to też zostało ustawione i pomimo no, pewnych utrudnień, pewnych również sprzętowych niedomagań czasami, ta praca jest prowadzona. Lekarze obsługują nas, więc proszę, jeszcze raz proszę raczej odebrać w naszych pytaniach wsparcie dla siebie niż tą potrzebę egzaminowania. Kolega Darek zadał pytanie, co zarząd, czy co myślimy na temat tych zapowiadanych ruchów, zmian. Sam nie odkrywaj, Darku, jakie jest twoje zdanie. Ja widzę w tym ogromny niepokój. Doskonalmy to, co już funkcjonuje, a nie prowadźmy rewolucji. My oczywiście na to nie mamy wpływu. My mamy jakoś poddać się tej kolejnej nowej fali. Tylko czy na pewno teraz potrzebne jest aż takie zamieszanie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, pan Piotr Wiaderny jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ja może w uzupełnienie do pana starosty, ponieważ bardzo szczegółowe dane są na stronach rządowych opublikowywane, jeżeli chodzi o szczepienia, no to na dzień dzisiejszy mamy 3189 osób zaszczepionych, z tego drugą dawką już 380 osób, więc no, to już jest to sporo, tak? No i miejmy nadzieję, że na tle innych powiatów naprawdę wyglądamy dużo lepiej i to widać, tak? No tutaj Pruszków i Piaseczno mają lepsze wskaźniki, a tam dużo też więcej osób mieszka, więc na tle innych w ogóle powiatów wyglądają bardzo dobrze, więc miejmy nadzieję, że nasze tempo będzie rosło, a nie malało i że szybko jako powiat zapomnimy o tym nieszczęsnym wirusie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Sankiewicz, bardzo proszę. Słyszycie mnie państwo?
Jako radny deklaruję chęć pomocy pani dyrektor, jeżeli chodzi o punkt szczepień. A gdyby była formalna możliwość, mogę ją wesprzeć oczywiście w jakichś godzinach, jeżeli chodzi o kwalifikacje pacjentów do szczepień. Co do pracy w SOR-ach czy w innych oddziałach niż, że tak powiem, są związane z specjalizacjami, to wielu dyrektorów ma takie pokusy. Zapewniam państwa, że jako lekarz z dużym doświadczeniem nie byłbym w stanie prowadzić oddziału internistycznego, ponieważ nawet nie znam nazw niektórych leków. To jest gra bardzo niebezpieczna, dlatego na SOR-ze niestety muszą być specjaliści z tej dziedziny, bo dobre chęci tu nie wystarczą. Co do szczepień, jestem gotów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Czy są jeszcze pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Pani dyrektor, chciałbym bardzo gorąco podziękować za udział w naszej sesji. Jest pytanie jeszcze, panie przewodniczący. Koleżanka Marzena macha tutaj. Przepraszam, pani Marzena. Proszę bardzo. Ja w zasadzie pytania nie mam, tylko chciałam też powiedzieć, że kilka razy ostatnio byłam w poradni na terenie Szpitala Zachodniego. Organizacja jest rewelacyjna. Byłam bardzo zaskoczona. Tylko bardzo tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani. Nie widzę więcej pytań. Jeszcze raz gorąco dziękuję pani dyrektor za odpowiedzi, za udział. Proszę państwa. Dziękuję państwu. Życzę wieczoru. My przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za 2020 rok. O głos proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak co roku taki dokument jest przyjmowany w każdym powiecie. Sposób tworzenia i zasady działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określa ustawa o samorządzie powiatowym. Celem działania komisji jest pomoc w realizacji zadań starosty określonych w ustawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawowania zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami. Z uwagi na pandemię w roku, która miała miejsce na przestrzeni większej części ubiegłego roku, odbyło się tylko jedno posiedzenie komisji. Cały właściwie rok, to szczególnie wiosna, proszę państwa, to bym ocenił jako niejako sprawdzian tego, próbowaliśmy czy próbujemy zawsze przygotować i być na to gotowi, ale i tak to, co nas spotkało, myślę, że nie było przewidziane w żadnych dokumentach planistycznych, szczególnie jak powiedziałem w kwietniu, w maju, w marcu Wydział Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna tutaj miały sporo do pracy i mówię, ten rok raczej oceniam jako sprawdzanie w praktyce tego, co niejako się umówi, czy omówi, czy nauczy za biurkiem. Proszę państwa, jak wspomniałem, było tylko jedno posiedzenie, odbyło się ono w końcu roku ubiegłego, czyli 16 grudnia. W trakcie posiedzenia dokonano analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu przedstawionego przez przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży. Myślę, że tych wskaźników, o których mówiłem na Komisji Bezpieczeństwa, nie ma co chyba w tej chwili powtarzać. Państwo macie to w materiałach na dzisiejszą sesję. Trzeba powiedzieć, że jak co roku Komisja Bezpieczeństwa ma czy duży nacisk kładzie na działania profilaktyczne, czyli zorganizowanie czasu młodym ludziom, dzieciom, młodzieży, szczególnie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. No, te imprezy, które z reguły organizowaliśmy w latach wcześniejszych, no, większa część ich niestety nie mogła się w 2020 roku ze zrozumiałych względów odbyć. To tym jak szkoły pracowały, szczególnie od września przez krótki okres, to też państwo bardzo dobrze wiecie, zresztą wszyscy chyba zdajemy sobie z tego sprawę. Więc oprócz wielu zaplanowanych inwestycji drogowych, które w znacznej mierze podnoszą bezpieczeństwo na terenie powiatu, zaplanowano kwotę 80 tysięcy złotych na meliorację wodne mające zapobiec ewentualnym podtopieniom.
300 tysięcy złotych dla wsparcia dla Szpitala Zachodniego. To są cyfry, o których mówimy w aspekcie roku 2021, czyli bieżącego, ale jednym z zadań właśnie Komisji Bezpieczeństwa jest, proszę Państwa, zaopiniowanie budżetu, każdego budżetu na rok następny. I w wyniku informacji, które zostały przekazane członkom komisji, komisja wyraziła pozytywną, jednogłośnie pozytywną opinię co do budżetu, który był prezentowany potem na Radzie Powiatu i też, jak pamiętam, za radni się opowiedzieli za nim jednogłośnie. A jeszcze co do roku 2020, to z takich spraw powiedział czysto materialnych, finansowych, to powiat grodziski przeznaczył 6 tysięcy złotych, około prawie 6 tysięcy złotych na nagrody dla policjantów oraz 150 tysięcy złotych na zakup fantoma szkoleniowego oraz samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Ja miałbym tyle, gdyby były pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat grodziski za rok 2020. O głos proszę panią naczelnik Annę Kowalską. Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jak co roku pragnę przedstawić informację dotyczącą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat grodziski za rok 2020. I tak działając na podstawie zapisów Karty Nauczyciela, w terminie ustawowym do 20 stycznia dokonaliśmy analizy poniesionych w poprzednim roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli we wskazanych oczywiście elementach. I tak analiza ta, którą przekazałam do materiałów, wykazała, że osiągnęliśmy w powiecie grodziskim w minionym roku na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli wskaźnik określony w ustawie o systemie nauczycieli, a nawet więcej, czyli w każdym, na każdym poziomie wydatki poniesione na wynagrodzenia przewyższały wskaźniki dotyczące kwoty bazowej przeznaczonej w ustawie budżetowej na rok 2020. Bardzo proszę o przyjęcie powyższej informacji i oczywiście, jeśli będą pytania, to spróbuję na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo pani naczelnik. Czy są pytania w tym punkcie do pani naczelnik? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Chciałem się przywitać i przeprosić za spóźnienie. Witamy cię, Andrzeju, i jesteś usprawiedliwiony. Wszystko. Nie, brak pasów na jezdni, dlatego ciężka jazda przy padającym śniegu. Już niedługo się poprawi. Dziękuję. Proszę państwa, na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, które to posiedzenie poprzedzało naszą dzisiejszą sesję, komisja przyjęła sprawozdanie. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawach. I podpunkt A. Oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Piasta 30 w Milanówku. Proszę o zabranie głosu pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, został przygotowany projekt uchwały, w której Rada Powiatu ewentualnie wyrazi zgodę na oddanie w najem pomieszczeń w budynku w Milanówku przy Piasta 30 na okres 3 lat w drodze bez przetargu. Taka forma jest absolutnie dostępna. Na rzecz dotychczasowego najemcy Tomasza Drozda, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Drozd Zakład Optyczny. Współpraca z tą firmą ma miejsce już od kilku lat. Za roczny dochód z tytułu
najmu dla tego podmiotu wynosi ponad 16 tysięcy złotych. Netto w roku 2019 powierzchnia, którą ma wynajmowaną ta firma, zwiększyła się o 18 metrów. Do tego momentu niewykorzystane pomieszczenie zostało, które było niewykorzystane na wniosek pana Tomasza Drozda, zostało przez niego adaptowane na swoje potrzeby. Adaptacja nastąpiła z jego środków finansowych. Współpraca układa się bardzo dobrze. W budynku w tym funkcjonuje, oprócz pana Drozda, który pracuje na poziomie minus jeden, czyli w piwnicy, funkcjonuje również NZOS Awemet oraz NZOS Medico. Część budynku zgodnie z uchwałą Rady Powiatu została przekazana w użyczenie Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W związku z tym, że najem dla tego podmiotu już ma miejsce ponad 3 lata, czyli na kolejny okres, czy to miałby być rok, czy 3 lata, czy więcej, my tu proponujemy 3 lata, uwarunkowany jest wyrażeniem przez Radę Powiatu stosownej zgody, o jaką występuje Zarząd Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Proszę o opinię komisji. Przyjęła projekt uchwały. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Będę odczytywał tak jak zwykle. Proszę, pani Marianna Banaszek. Jestem za. Pan Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Pani Maria Grabowska. Za. Pan Wojciech Hart. Za. Ja również jestem za. Pan Aleksander Krzemiński. Jestem za. Pan Krzysztof Markowski. Jestem za. Pan Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Pani Marzena Olszewska. Jestem za. Pani Zofia Owczarek. Jestem za. Pan Paweł Pieniążek. Jestem za. Pani Danuta Pokropek. Jestem za. Pan Krzysztof Sankiewicz. Widzę, że jest pan za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Też jestem za. Pan Bronisław Świdlicki. Za. Dziękuję, dziękuję. Widziałem, okej. Okay. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Jaderny. Jestem za. Pan Marek Wierzbicki. Głosuję za. Pani Małgorzata Zacny. Jestem za. Bardzo państwu dziękuję. Wszyscy państwo obecni są za. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu drugiego w części uchwałodawczej, przepraszam, podpunktu B. Szóstego punktu i tutaj mamy temat plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 i maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. I ponownie o głos proszę panią naczelnik Wydziału Oświaty Annę Kowalską. Szanowni państwo, tak jak co roku przedkładam do zatwierdzenia projekt uchwały zgodnie z artykułem 70 Karty Nauczyciela. W budżecie powiatu grodziskiego zostały zaplanowane środki finansowe na dofinansowanie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. I to jest kwota w tym roku 197 531 zł. Działając następnie na bazie zapisów wspomnianej karty oraz rozporządzenia w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli, projekt uchwały obejmuje plan dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w oparciu o złożone wnioski dyrektorów, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej oraz stopień realizacji dotychczasowych szkoleń branżowych. Projekt przedłożonej uchwały jest pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe. Załącznik do przedłożonej uchwały zawiera również szczegółowy podział środków na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dokonane w porozumieniu z dyrektorami szkół. Serdecznie proszę o przyjęcie treści uchwały i oczywiście jestem gotowa do odpowiedzi na pytania. Bardzo dziękuję pani naczelnik i zadaję pytanie. Kto z państwa radnych ma pytania do pani naczelnik w tym punkcie? Nie widzę, nie słyszę. Proszę państwa, w takim razie proszę o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję panie Wojtku. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o głos. Pani Marianna Banaszek. Jestem za. Pan Dariusz Dąbrowski. Za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Pani Maria Grabowska. Za. Pan Wojciech Hart. Jestem za. Dziękuję. Pan Sławomir Kamiński. Za. Aleksander Kamiński. Za. Pan Krzysztof Markowski. Jestem za. Pan Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Pani Marzena Olszewska. Jestem za. Pan Zofia Owczarek. Jestem za. Pan Paweł Pieniążek. Jestem za. Pani Danuta Popropek. Jestem za. Pan Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Pani Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Pan Michał Śliwiński. Michale. Michał Śliwiński. Nie widzę, nie słyszę. O jest, przepraszam, jest za. Pan Piotr Wiaderny. Jestem za. Pan Marek Wierzbicki. Jestem za. Pani Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu za głosowanie. Przechodzimy do podpunktu C. Utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Grodziskie Przewozy Autobusowe. Bardzo proszę o głos i przybliżenie tematu pana starostę Marka Wierzbickiego. Szanowni państwo, powstanie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co miało miejsce w 2019 roku, skłoniło wiele samorządów do skorzystania z tego funduszu i złożenia wniosków do wojewodów o dofinansowanie przewozów autobusowych. My, tak powiem, dojrzeliśmy do tego tematu jako powiat w połowie roku ubiegłego i złożyliśmy stosowny wniosek. Na rok bieżący ten wniosek został ponowiony. Również otrzymaliśmy środki finansowe. Dofinansowanie jest dość istotne, bo 3 zł, maksymalnie 3 zł do każdego kilometra, wozu kilometra. Doszliśmy do wniosku również, że przewozy autobusowe w zależności od struktury powiatu, czy to są gminy wiejskie, miejskie, jak również w zależności od tego, jakie mamy otoczenie, czyli konieczność przemieszczania się grup pasażerów poza granicę powiatu, doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, aby powstał związek powiatowo-gminny, który umożliwiłby bardziej kompleksowe rozwiązywanie problemów z zakresu komunikacji autobusowej. Na tą chwilę 6 samorządów plus gminnych plus powiat grodziski zdecydowały się, czy wyraziły wolę przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego, póki co poprzez swoje organy wykonawcze, czyli poprzez wyrażenie tak jakby chęci. Natomiast decyzje w tej materii może podjąć tylko i wyłącznie organ stanowiący, czyli Rada Powiatu i odpowiednio Rady Gmin.
Dlatego mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Grodzickiego zwraca się do Rady Powiatu, aby ta wyraziła zgodę na utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Grodzickie Przewozy Autobusowe, łącznie z pięcioma gminami naszego powiatu oraz jedną gminą spoza, czyli z Błoniem. Jeżeli chodzi o gminy z naszego powiatu, to jest Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek i Żabia Wola. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Zgłasza się pan Piotr Wiaderny. Bardzo proszę. Ja chciałbym podziękować zarządowi za to, że wychodzi naprzeciw środkom, które są do pozyskania ze środków rządowych, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, za to, że państwo z tych środków czerpiecie, bo musimy zdawać sobie sprawę, że za chwileczkę w jednej z kolejnych uchwał dopiszemy niemal 9 milionów złotych do naszego budżetu i gdyby nie te rządowe środki, które my teraz wykorzystamy i dobrą wolę oczywiście samorządu, czy to powiatowego, czy gminnego, nigdy nie moglibyśmy dostarczyć takiej siatki przewozów naszym mieszkańcom. Więc ja dziękuję za to, że państwo z tego korzystacie i że nasi mieszkańcy dzięki temu, że rząd te pieniądze nam pozwala wykorzystać, będą mogli łatwiej poruszać się po terenie naszego powiatu czy gmin ościennych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja pozytywnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o wyrażenie głosu. Pani Marianna Banaszek. Jestem za. Pan Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Pani Maria Grabowska. Jestem za. Pan Wojciech Hart. Jestem za. Dziękuję pan. Jest za. Pan Aleksander Krzemiński. Jestem za. Pan Krzysztof Markowski. Jestem za. Pan Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Pani Marzena Olszewska. Jestem za. Pani Zofia Owczarek. Jestem za. Pan Paweł Pieniążek. Jestem za. Pani Danuta Pokropek. Jestem za. Pan Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Pani Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Pan Michał Śliwiński. Jestem za. Pan Bronisław Świdlicki. Jestem za. Pan Piotr Wiaderny. Jestem za. Pan Marek Wierzbicki. Za. Pani Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję państwu bardzo. Wszyscy radni są za podjęciem uchwały. Przechodzimy do podpunktu D. Przyjęcie statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Grodzickie Przewozy Autobusowe. I tu znów o głos proszę pana starostę Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tekst statutu państwo otrzymaliście. On był przedmiotem dyskusji na właściwej komisji. Natomiast no tak się zdarzyło, że już po komisji zachodzi potrzeba prowadzenia trzech drobnych, aczkolwiek w 90% porządkowych spraw, ale myślę, że na tym etapie nieodzownych, aby nie było komplikacji w przyszłości. Proszę państwa, otóż w paragrafie 12 w ustępie trzecim mamy następujący zapis. Na pisemny wniosek więcej niż połowy, w nawiasie 50% plus 1, członków związku zarząd zwołuje posiedzenia zgromadzenia, przy czym wniosek winien zawierać proponowany porządek obrad. I tu proszę państwa uważamy, że jest konieczność zmiany zamiast członków związku doprecyzować członków zgromadzenia. Tutaj trzeba te dwa pojęcia odróżnić. Członków związku, czyli mamy członków związku 7 samorządów, czyli powiat grodzicki i 6 gmin. Natomiast członków zgromadzenia mamy 14 osób po dwóch przedstawicieli z każdego samorządu.
I tutaj po dyskusji z panią mecenas doszliśmy do wniosku i również, aby to wprowadzić. Taką informację równolegle ze skierowaniem tych zmian na dzisiejszą sesję wysłaliśmy do również do tych samorządów pozostałych sześciu. I proszę państwa, w paragrafie 24 ustęp 2 absolutnie porządkowa uwaga. Mamy taki tekst. Wysokość składki członkowskiej, o której mowa w ustępie pierwszym powyżej, przekazywanej na rzecz związku przez każdego z uczestników związku. I tutaj pojawia się słowo uczestników związku. Ono niejako pojawia się tu po raz pierwszy w tekście statutu, a dobrze byłoby, aby to słowo uczestników zastąpić słowem członków. I to samo dotyczy linijkę niżej, czyli zostanie wyliczona odpowiednio do liczby mieszkańców uczestnika związku. Nie uczestnika związku, tylko zgodnie z wcześniej przyjętą nomenklaturą członka związku. Także prośba o zaakceptowanie takich trzech właściwie poprawek do tego tekstu i mam nadzieję, że też to będzie zaakceptowane przez pozostałe samorządy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Proszę państwa, proszę o pytania w tym punkcie. Nie widzę, nie słyszę. Proszę o opinię komisji już z tymi poprawkami oczywiście. Komisja oczywiście pozytywnie przyjęła projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Pani Marianna Banaszek. Pani Marianna jest, widzę, za. Pan Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Pani Maria Grabowska. Jestem za. Pan Wojciech Hart. Za. Ja również jestem za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Pan Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Za. Pani Marzena Olszewska. Jestem za. Pani Zofia Owczarek. Jestem za. Pan Paweł Pieniążek. Jestem za. Pani Danuta Pokropek. Jestem za. Pan Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Pani Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Pan Michał Śliwiński. Jestem za. Pan Bronisław Świdlicki. Panie Bronisławie, dziękuję. Pan Piotr Wiaderny. Za. Jestem za. Dziękuję. Pan Marek Wierzbicki. Za. I pani Małgosia Zacny. Jestem za. Dziękuję państwu bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu E. Zmiany uchwały budżetowej powiatu grodziskiego na 2021 rok. O głos proszę panią skarbnik Ewę Szatkowską. Czy jest mnie słychać? Panie Ewuniu, wyjątkowo dobrze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na wstępie chciałabym zgłosić autopoprawki do wyżej wymienionej uchwały. Wszystkie te autopoprawki państwo otrzymaliście jeszcze przed komisją budżetową, ale rozesłane były one również w dniu dzisiejszym. Są to po stronie dochodów zwiększenie, a także wydatków zwiększenie, dwie kwoty. 15 tysięcy złotych zwiększenie środków dla Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismami Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 5 stycznia, a także 8 stycznia. I druga kwota 10 tysięcy, też jest to zwiększenie środków zgodnie z pismami z 5 stycznia i 8 stycznia. Są one wprowadzane dwoma kwotami z uwagi na to, że są przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w różnych artykułach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. I to dlatego też dwie kwoty z uwagi na różne te artykuły. Oprócz tego, proszę Państwa, jest druga autopoprawka, która jedynie jest związana ze zmianą nazwy zadania. Kwota 300 tysięcy złotych znajduje się po wydatkach zmniejszenie i wydatkach zwiększenie. Dotyczy ona wydatków majątkowych. Zmiana nazwy zadania polega na tym, że do tej pory było wpisane zadanie modernizacja oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Wolisku Mazowieckim. Ta nazwa zostaje zmieniona na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Wolisku Mazowieckim. Mimo tego, że jest to tylko drobna zmiana, wymaga ona zmiany w załączniku, w tabeli majątkowej, czyli wyzerowana jest kwota poprzednia, wprowadzona nowa kwota i z nową nazwą zadania. Dla czystości jest to taka zmiana. Proszę Państwa, oprócz tego wymienię najważniejsze kwoty z uzasadnienia do zmian w uchwale budżetowej. Są to 8 854 286 zł 97 groszy. Ta kwota znajduje się po dochodach zwiększenie, wydatki zwiększenie również. Dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa o dopłatę z dnia 8 stycznia 2021 roku środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Następnie 250 tysięcy zwiększenie dotacji z gminy Grodzisk Mazowiecki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu grodziskiego. Ta uchwała została podjęta w dniu wczorajszym przez gminę Grodzisk, dlatego też została już naniesiona poprawka, że zgodnie z tą uchwałą. Dwie kwoty dotyczące zwiększenia dotacji dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jedna kwota dotacji z powiatu pruszkowskiego 180 tysięcy i 20 tysięcy z powiatu warszawskiego zachodniego. Te dwie kwoty również znajdują się po wydatkach zwiększenie. Wydatki, dochody zmniejszenie i wydatki zmniejszenie. 600 tysięcy, lokalny transport zbiorowy, zmniejszenie dotacji z gminy Grodzisk Mazowiecki na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu z dnia 27 stycznia 2021 roku. I druga kwota w wysokości 192 tysięcy 750 to jest też zmniejszenie dotacji z gminy Żabia Wola na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie udzielania pomocy finansowej z dnia 27 stycznia 2021 roku. Wydatki zwiększenie, tak jak powiedziałam na wstępie, są to na lokalny transport zbiorowy to ponad 8 milionów złotych na przewozy pasażerskie. 50 tysięcy lokalny transport zbiorowy, również tutaj są dokładane środki własne obsługę powiatowych przewozów pasażerskich. 250 tysięcy zwiększenie wydatków na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego zgodnie z otrzymaną dotacją z gminy Grodzisk Mazowiecki. I tak jak mówiłam, przy zwiększeniu dochodów 180 tysięcy, 20 tysięcy wydatki na działalność zespołu do spraw orzekania zgodnie z otrzymanymi dotacjami z powiatu warszawskiego zachodniego i z powiatu pruszkowskiego. Wydatki zmniejszenie, to już mówiłam przy omawianiu dochodów, zmniejszenie 600 tysięcy i 192 tysiące 750, zmniejszenie wydatków na obsługę powiatowych przewozów pasażerskich, a także 50 tysięcy złotych, zmniejszenie wydatków na realizację zadania remont drogi 15-19 Żelechów-Kaleń w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej i przesunięcie tych środków do rozdziału lokalny transport zbiorowy. Proszę Państwa, oprócz tych zmian są zmiany dotyczące przesunięć wydatków pomiędzy działami i rozdziałami i wynikają one z zastosowania planów do potrzeb jednostek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Skarbnik. Czy są pytania do Pani Skarbnik w tym punkcie?
Nie widzę i nie słyszę. W takim razie proszę o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o głos. Pani Marianna Banaszek. Jestem za. Pan Dariusz Dąbrowski. Za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Pani Maria Grabowska. Jestem za. Pan Wojciech Hart. Za. Pan Aleksander Krzemiński. Za. Ja jestem za. Pan Krzysztof Markowski. Jestem za. Pan Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Pani Marzena Olszewska. Pani Marzenka. Jest, widzę. Tak. Zginęła głową. Jestem za. Okej, okay, Zofia Owczarek. Jestem za. Pan Paweł Pieniążek. Jestem za. Pani Danuta Pokropek. Jestem za. Pan Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Pani Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Pan Michał Śliwiński. Panie Michale. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Wiaderny. Jestem za. Pan Marek Wierzbicki. Jestem za. I pani Małgosia Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 7. Halo? Za. Tak, wiemy, wiemy, słyszeliśmy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Informacja Zarządu Powiatu Grodziskiego, podpunkt A o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Grodziskiego i podpunkt B o pracy Zarządu w okresie między sesjami. O głos proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na poprzedniej sesji Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 7 uchwał. Przy czym 5 z nich to były uchwały dotyczące spraw finansowych zarówno roku 2020, jak i z 2021. Wszystkie uchwały zostały przekazane nadzoru prawnego wojewody mazowieckiego. W stosunku do żadnych z uchwał na tą chwilę nie mamy informacji, aby były wszczęte jakiekolwiek czynności nadzorcze. Uchwały związane z finansami, czyli 5 uchwał zostało przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej i tutaj też nie ma sygnału, aby były jakieś wątpliwości tego organu co do prawidłowości podjęcia uchwał. Jeżeli chodzi o pracę zarządu od 29 grudnia, to chciałbym tutaj państwu przedstawić te, które uważam za najistotniejsze. Oczywiście nie będę mówił o tych sprawach, które trafiły do porządku dzisiejszych obrad. I tak z zakresu oświaty, kultury i sportu. Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021. Kolejna uchwała to było powołanie komisji konkursowej do rozstrzygnięć, do oceny ofert, które miały być, zostały złożone. W 3 sprawach Zarząd Powiatu Grodziskiego wydawał zgodę na zajęcie nauczania indywidualnego dla uczniów naszych szkół ponad podstawowych. W jednej sprawie wydawaliśmy zgodę na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Jeżeli chodzi o wymiary godzin, to właściwie tak jak w większości przypadków do tej pory rozstrzyganych, a właściwie niemalże na każdym zarządzie jakaś sprawa tego typu ma miejsce. Proszę państwa, kolejna sprawa to kalendarz imprez. Tu oczywiście też jest duży znak zapytania, jak te imprezy, czy w jakim zakresie będą mogły być w tym roku zrealizowane, czy będą się mogły odbyć. Oczywiście w tym podziale na okresy, na imprezy z zakresu sportu, kultury i sztuki oraz, proszę państwa, z zakresu ochrony środowiska. Gdyby ktoś z państwa taki kalendarz imprez czy chciał się zapoznać, to proszę zgłosić do biura rady i przekażemy ten ostatecznie ustalony na ten rok. Ale jak mówię, tu wielka niewiadoma przed nami, tak jak i realizacja
w roku 2020. Proszę Państwa, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu wspólnie z gminą Grodzisk Mazowiecki do wzięcia udziału w konkursie Stolica Kultury Mazowsza 2022. To jest konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. On będzie dotyczył roku 2022, czyli roku, w którym miasto powiatowe Grodzisk Mazowiecki będzie obchodziło 500-lecie nadania praw miejskich. Z zakresu gospodarki nieruchomościami i geodezji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na potrzeby inwestycji pod nazwą wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy na powierzchniach linii elektrycznych średniego napięcia do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w centrum Grodziska Mazowieckiego. Druga sprawa podobna, czyli wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Ulica Krótka w Grodzisku Mazowieckim, demontaż linii napowierzchniowej niskiego napięcia. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku. Uchwała w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zasobów powiatowego przeznaczonych do oddania w najem. Kolejna to uchwała w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu grodziskiego na lata 2021-2023. Proszę Państwa, bardzo dużo spraw z zakresu porządkowania własnościowego gruntów pod drogami powiatowymi i tutaj negocjacje z właścicielami, bądź takie, że powiem, czyste negocjacje, czy też w oparciu o wyceny sporządzone przez rzeczoznawców. I tutaj takie nieruchomości wchodzą w grę w takich miejscowościach, jak, proszę Państwa, Grzegorzewice, gmina Żabia Wola, Marynin. Dwie sprawy to związane z naszą ostatnią, czy jedną z ostatnich inwestycji, chodnik w miejscowości Książewice Marynin przy Biedronce. Ten proces negocjacyjny trwa już jakiś czas i chyba jeszcze potrwa. Proszę Państwa, kolejna sprawa to Natolin, to znowu inwestycja pod ścieżkę, którą będziemy wykonywać wspólnie z gminą rowerową i ciąg dla pieszych, wspólnie z gminą Grodzisk. Tutaj przypomnę, że dawaliśmy upoważnienie dla gminy Grodzisk, zawarliśmy stosowne porozumienie, aby gmina mogła złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ złożenie wniosku przez powiat byłoby z formalnego punktu widzenia nieskuteczne. Proszę Państwa, kolejne sprawy to nieruchomości w miejscowości Tłuste, kilka spraw w Kozerkach, konkretnie trzy chyba. To byłoby z zakresu gospodarki nieruchomościami, z zakresu finansów. Proszę Państwa, to wskazanie członków zarządu upoważnionych do poręczenia kredytu. Chodzi o poręczenie kredytu dla Szpitala Zachodniego. To w tej sprawie była też podejmowana stosowna uchwała. Proszę Państwa, kolejna sprawa to uchwała zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie, w jakim mógł to uczynić Zarząd Powiatu. I tu bym prosił Panią Skarbnik o podanie Państwu szczegółów, bo taki jest obowiązek. Bardzo proszę. Proszę Państwa, uchwała dotycząca zmian w uchwale budżetowej dotyczyła zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 tysięcy złotych. Były to środki w Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadania określonego w artykule 15 ZZE ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Druga zmiana dotyczyła dochodów zmniejszenia i wydatków zmniejszenia. Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 876 zł z podziałem dla Urzędu Pracy 693 zł, natomiast dla osób przebywających w placówkach opiekuńczych
opiekuńczo-wychowawczych 183 zł. Pozostałe zmiany dotyczyły zmian po stronie wydatków, wynikały z dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostek w ramach kompetencji oczywiście działania zarządu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejne uchwały zarządu to w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu grodzickiego do zaciągania zobowiązań. Następna to w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2021. Następna uchwała, przekazanie podległym jednostkom organizacyjnym powiatu grodzickiego informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2021 roku. Proszę Państwa, z zakresu zamówień publicznych, zatwierdzenie wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro, zakup wraz z sukcesywną dostawą środków do higieny i ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dla potrzeb starosta powiatu grodzickiego. Kolejna sprawa, zatwierdzenie wyników postępowania i udzielenie zamówienia. Chodzi o remont dwóch klatek schodowych, holu, korytarza w Wydziale Komunikacji i pomieszczenia w piwnicy. Oczywiście w budynku Daleka 11A, proszę Państwa, i tutaj mieliśmy kwotę szacowaną 150 tysięcy. Było kilka ofert, ta wybrana to jest poniżej 150, około 140 tysięcy złotych. Następna sprawa, zatwierdzenie wyników postępowania, udzielenie zamówienia publicznego, przetarg nieograniczony, zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla potrzeb starostwa oraz wyposażenie serwerowni w ramach realizacji inwestycji pod nazwą remont pomieszczeń w budynku Daleka 11A. I tu, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zakup sprzętu komputerowego, to zmieściliśmy się, tak powiem, z zapasem w szacowanych kosztach. Natomiast wyposażenie serwerowni, no niestety w tym zakresie musieliśmy przetarg unieważnić. Wpłynęła zaledwie jedna oferta. Do sprzętu komputerowego było kilka, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba 7. Natomiast tutaj tylko jedna oferta, proszę Państwa, i przekraczająca preliminarz o 50%. Także musimy to powtórzyć. Kolejna sprawa w zakresie uchwała zarządu, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Zamówienie, przepraszam, kolejne dwie uchwały, proszę Państwa, to w związku ze zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych, które weszły od 1 stycznia. Zarząd Powiatu Grodzickiego podejmował dwie uchwały. Pierwsza w sprawie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w starostwie powiatu grodzickiego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tysięcy złotych. Do tej uchwały jest załączony regulamin, który określa konkretną procedurę postępowania, i druga uchwała o wartości poniżej 130 tysięcy złotych. To są wartości netto, proszę Państwa, nowa ustawa czy zmieniona ustawa tutaj zamiast 30 tysięcy euro wprowadza kwotę 130 tysięcy złotych i poniżej 130 tysięcy złotych to właściwie te zamówienia nie są objęte ustawą o zamówieniach, ale będą objęte regulaminem wewnętrznym, który będziemy musieli stosować, i tak naprawdę te procedury będą dotyczyły przedziału między 30 tysięcy złotych a 130 tysięcy złotych. Z zakresu spraw różnych, proszę Państwa, to zapoznawaliśmy się z wnioskami poszczególnych gmin w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania. Tutaj gminy występują albo o opinię, albo o ewentualne złożenie wniosków. Takie dokumenty wpłynęły z gminy Jaktorów, dotyczyły wsi Bieganów, gminy Żabia Wola i tutaj dotyczyło to wystąpienie miejscowości Musuły. Kolejna sprawa z gminy Żabia Wola to miejscowość Grzegorzewice. I również, proszę Państwa, zapoznaliśmy się z zawiadomieniem po podjęciu przez Radę Miasta Milanówka uchwały z sierpnia tamtego roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Turczynek A w Milanówku. Zarząd zdecydował wystąpić do burmistrza Milanówka w sprawie swojego stanowiska co do zmiany powyższego opracowania, bo przypomnę, proszę Państwa, że obiekty w Turczynku zostały z znaczną bonifikatą
kilka, a nie wiem, czy nie już kilkanaście lat temu, chyba w pierwszej dekadzie tego stulecia, zostały sprzedane ze znaczną bonifikatą Milanówkowi, gminie miastu Milanówek. No i tutaj w tym naszym wystąpieniu no generalnie pozytywnie się odnieśliśmy do tego, ale z taką sugestią, żeby miasto no raczej zachowało w całości ten kompleks leśny wraz z tymi dwoma budynkami, jako że no przewidują wydzielenie tych budynków i rozdzielenie tego kompleksu. No to jest tym bardziej, że tak powiem, z naszego tu punktu widzenia zastanawiające, że w którymś momencie miasto, nie konsultując tego z władzami powiatu, wprowadziła tam jedną z form ochrony przyrody, a mianowicie zespół krajobrazowo-przyrodniczy jako całość, czyli oba budynki i ten kompleks, powiedzmy, leśny. Proszę Państwa, kolejne, to jeszcze chyba dwie sprawy tutaj. Na wniosek PKS-u w Grodzisku Zarząd Powiatu w dniu wczorajszym wyraził zgodę na przedłużenie terminu dostosowania autobusów do wymogów technicznych. Chodzi tutaj o ich sposób malowania, czyli kolorystykę i wyposażenie w monitoring. Pierwotne ustalenie było do końca stycznia, w związku z tym, że to przedsięwzięcie obejmuje 40 autobusów. Zgodziliśmy się, aby to nastąpiło do 21 lutego, czyli o trzy tygodnie dłużej. No i to byłyby chyba wszystkie sprawy, o których chciałbym Państwa zawiadomić. Gdyby były pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Staroście. Czy są pytania w tym punkcie do Pana Starosty? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie przechodzimy do punktu 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego. Proszę Państwa, chciałbym Państwa poinformować, że w miesiącu styczniu otrzymaliśmy list od Starostwa Powiatowego w Przemyślu i pozwolą Państwo, że go odczytam. Przepraszam, to adresowany był na ręce Pana Starosty Marka Wierzbickiego, ale pozwolę sobie go odczytać, bo odnosi się do naszej decyzji wspólnej. Szanowny Panie Starosto, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazaną solidarność z naszym samorządem, który został dotkliwie doświadczony podczas czerwcowych nagłych deszczy i nawałnic. Dziękujemy, że nasz apel o pomoc skierowany do samorządów nie został Państwu obojętny. Straty w naszej infrastrukturze mostowo-drogowej są olbrzymie. Dzięki pomocy innych samorządów udało nam się częściowo naprawić skutki powodzi i nawałnic, jakie nawiedziły nasz powiat. Finansowa pomoc, jaką otrzymaliśmy od Państwa samorządu, przywraca wiarę w solidarność i jedność, tak bardzo potrzebną we wzajemnym budowaniu wspólnoty narodowej. Cieszymy się, że solidarność samorządowa to nie utarty slogan, ale realna pomoc i wsparcie. I za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. Podpisał przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego pan Wojciech Bobowski i starosta Jan Pączek. I to jest wszystko w informacji przewodniczącego. Przechodzimy. Czy mogę pytanie do tego, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Czy pytanie do pana starosty. Czy z tego rejonu Polski, czy z tego województwa spłynęły jakieś inne prośby od innych samorządów z prośbą o pomoc? W czasie, czy to jest jedyna prośba z tamtej strony, która wpłynęła do naszego powiatu? Dziękuję bardzo. Znaczy ja nie przypominam sobie innego wniosku, nie chcę tu na 100% odpowiedzieć, można by jeszcze, ale no nie przypominam sobie, aby był drugi, a myślę, że w związku z tym, że jeden był załatwiony, no to pewnie by nie umknęło mi to raczej. Także... Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 9, interpelacje i zapytania. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?
Pan Dariusz Dąbrowski, bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, chciałbym złożyć interpelację w dniu jutrzejszym do Biura Rady w następującym temacie. Pozwolę sobie odczytać. Ruch przeciążonych pojazdów stanowi poważny problem nie tylko dla zarządcy dróg, ale także dla samych kierowców i mieszkańców naszego powiatu. Obserwujemy wzrost przewozów ładunków transportem drogowym na terenie powiatu. Przeładowane samochody ciężarowe powodują uszkodzenia w konstrukcji drogowej. W efekcie następuje osłabienie struktury nawierzchni, a także powstają ubytki i wyboje oraz kolejny. Niszczona jest także infrastruktura podziemna. Z kolei remonty uszkodzonych nawierzchni dróg są pracochłonne i bardzo kosztowne, obciążając tym samym nasz budżet. Wobec powyższego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Ile wydano zezwoleń w roku 19 i 20 na przejazd pojazdów nienormatywnych? Czy w roku 19 i 20 były wykonywane badania natężenia ruchu pojazdów, w tym ciężarowych? Czy zlecano, zwracano się do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego o przeprowadzenie wykonania badań na terenie powiatu w zakresie nacisków na osie i masę całkowitą pojazdu? Czy były i ewentualnie kiedy wykonywane badania pojazdów ciężarowych w zakresie nacisków na osie i masę całkowitą pojazdów poruszających się po drogach powiatowych? Czy w przypadku remontów i budowy nowych dróg planuje się wyznaczone miejsca do przeprowadzenia badań nacisków na osie i masę całkowitą pojazdów? Czy na terenie powiatu mamy wyznaczone miejsce do przeprowadzenia takich badań? Ile w roku 19-20 nałożono mandatów dla kierowców naruszających przepisy drogowe w zakresie ograniczenia tonażowego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Wiaderny. Może niesformalizowana interpelacja czy zapytanie do pana starosty. Dwa lata temu zdaje się, że był u nas komendant powiatowy policji jeszcze podczas stacjonarnych posiedzeń. Wtedy zwróciliśmy mu uwagę na to, że w Książenicach dochodzi do włamań do domów, do kradzieży samochodów na dość dużą skalę. Wtedy to bardzo mocno pomogło. Naprawdę tych patroli pojawiło się więcej. Można powiedzieć, że nie to, że ustały, ale zmniejszyła się ilość kradzieży na terenie osiedla Książenice. Natomiast teraz, nie wiem, czy Państwo widzieliście w internecie, bardzo głośno było o kradzieżach wokół ulicy Teligi. Okradane są samochody. Było takie zdjęcie bardzo mocno na mediach społecznościowych, gruzińskich, pokazane z samochodem dość nowym, któremu ukradziono felgi razem z kołami. Pytanie, czy nie moglibyśmy zwrócić, panie starosto, uwagi panu komendantowi, żeby być może przyjrzeli się tej sprawie, może kilka patroli więcej puścili na to okolice ulicy Taligi po to, żeby mieszkańcy tej części Grodziska poczuli się bezpieczni. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę, więc przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu. Chyba pan starosta chciał zabrać głos, panie przewodniczący. Pan starosta, czy pan starosta chciałby zabrać głos? Nie chciałby. Nie awizuję tego, panie Piotrze. Myślę, że przyjął pana interpelację. Chyba mamy problem z łącznością z panem starostą. Nie wiem, czy państwo widzieliście, mi się wydawało, że chyba chciał zabrać głos. Od razu mi się przypomniała sprawa korespondencji z gminą Żabia Wola i dopuszczenie i oczekiwanie przez gminę czy przez urząd w Żabiej Woli, abyśmy, no bym powiedział nawet, że wymuszanie, próbę wymuszania na tym, abyśmy dopuścili w naszych drogach powiatowych ruch pojazdów nienormatywnych po to, żeby zaspokajały potrzeby jednego z inwestorów, który chciał budować w pobliżu, w Żabiej Woli market. No i tutaj się mocno opieraliśmy. Póki co chyba skutecznie, bo nawet sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, gdzie się nie zgodziliśmy i powiedzieliśmy, że nie damy takich zgód. Inwestor się odwołał do SKO. W SKO, tak powiem, wygraliśmy. No i tutaj tym bardziej mnie dziwi, że tego typu pytania od pana Dariusza trafiają do nas. No ale to może najmniej istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z 20.
siódmej sesji Rady Powiatu Grodziskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Pani Marianna Banaszek. Jestem za. Pan Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Za. Pani Maria Grabowska. Pani Maria Grabowska. Nie widzę, nie słyszę. Pan Wojciech Hart. Za. Ja jestem za. Pan Aleksander Krzemiński. Jestem za. Pan Krzysztof Markowski. Przepraszam, jestem za. Dziękuję Pani Mario. Dzięki. Przepraszam. Pan Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Pani Marzena Olszewska. Jestem za. Pani Zofia Owczarek. Za przyjęciem. Pan Paweł Pieniążek. Jestem za. Pani Danuta Pokropek. Jestem za. Pan Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Pani Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Pan Michał Ślibiński. Panie Michale, jest pan za? Panie Michale. Chyba nie ma łączności z nami akurat. Więc nie uczestniczył. Proszę o podniesienie ręki, panie Michale, jeżeli pan nas słyszy. Nie słyszy, więc nie uczestniczy. W głosowaniu pan Bronisław Świdlicki. Panie Bronisławie. Dziękuję. Pan Piotr Federny. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Pan Marek Wierzbicki. Jestem za. Pani Małgorzata Zacny. Jestem za. Słyszałem pana Michała, również jest za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Pani Marianna Banaszek, bardzo proszę. Chciałam bardzo przeprosić, że z kilkuminutowym opóźnieniem dołączyłam do sesji z uwagi na braki w połączeniu. Musiałam zresetować swój sprzęt i dopiero się połączyłam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najważniejsze, że pani dotarła. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, proszę państwa, i nie słyszę. Przechodzimy do punktu 12. Zamykam 28. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Życzę państwu miłego wieczoru i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.